stronie to sprawdzimy, w każdej chwili możemy to uczynić, żeby tą informację posiadać. I ostatnio oczywiście będziemy wnioskować do pana starosty, żeby droga od Modlina do końca gminy jak najszybciej zostały te dziury naprawione, bo przyjeżdżam tą drogą kilka razy w tygodniu i widzę ten stan i przy każdej okazji albo osobiście, albo po prostu w formie pisma jeszcze raz poprosimy, żeby jak najszybciej te prace wykonać. Dziękuję. Prośbę, czy to była wizerunek. I chodzi mi o zawieszone przewody psu na pięcia na drzewach. Ja już zgłaszałam do elektrowni, zgłaszałam do akustii, do pana wójta. Nie wiem, co w tej sprawie będzie. Ja już na tą niwerkę się czuję, bo dzwonię do elektrowni, oni mówią, że wójt nie zgłasza do żony wójta i nie wiem po prostu, co dalej robić. Ale ja uważam, że na drzewach obejmy. Wrosły już drzewa, a to są przewody z napięcia. No to ja nie wiem, czy tak może być. Następnej wichuracji, która będzie, to nie wiem, czy to nie pochodzą. Ja nie wiem, czy to tak powinno być. Drzewa służy jako osoba, jeśli chodzi o i rozmawiałam z panem wicedyrektorem, zwłaszcza też dzisiaj na spotkanie, bo on tutaj mnie zaprosił tam zobaczyć, z panem Radosińskim i on prosił, żebyś pan, żebyś umyli pan sobie na pana Wójta z pisma, a pan mówił, oni byli na to pieniądze, oni dadzą, a ja nie chcę sprawdzić, ale byle by wójt wystąpił, nie wiem, z prośbą, nie wiem, z pismem, czyli nie wiem, co. Ja wiem, jakbym chciała zdjąć te przewody z pana pięcia z drzew, żeby to było zdjęte. Czego zależy, by wójt złożył prośbę do zakładu energetycznego, to tak mi powiedział pan. Kto tak powiedział, że wyszło na pismo? Dzisiaj u nas był, mam siłę, była pani. Tak, z kim pani rozmawiała, żeby decyzję, żeby powołać? Był pan Radosiński, to jest wicedyrektor i był pan z Jankowskim, tylko kim wiem. Oni tego nie widzieli. Widzieli. Nie wiedzieli, że to jest... Proszę pismo skierować, żeby mój wystąpił, a wtedy ja już nie mieszkańcy wystąpią. Z taką prośbą, bo są też do wymiany słupy, bo są zwyczaj, bardzo tak jest, się nazywają takie skorodowane. A my ją też o tym przewodzą. Ja im pewnie pisem przesuję do pana wójta od mieszkańców do łapki drogi. Ja przekażę to na dokładnie. Dziękuję. Prośba o dołączenie do pisma do na ulicy Mikołowskiej. No, bo ostatnio została uszkodzona przez samochód ciężarowy, także proszę o odwodnienie. O położenie kilku rur odwadniających na tej drodze. Poza tym jest problem z zatoczką autobusową na dworach parcela. Tu przy PKP jest dziura na dziurze. Nie wiem, czy ja to jest droga, czy to jest droga gminna, czy to jest droga, bo nie sprawdzałem. Jest prośba o uwzględnienie tego. To jest sprawa dotycząca całej gminy. Poza tym pytanie odnośnie wniosku, który składał na poprzedniej sesji jeden z radnych o szkolenia dla radnych z zakresu ustawy, uchwałunie tworzenia właśnie ustawy budżetowej. Prośba o odpowiedź właśnie na to pytanie. A także odnośnie profilowania dróg. Czy jest sporządzony jakiś konkretny harmonogram? W jaki sposób będzie to robione i według jakiego klucza będą na przykład robione drogi. Przepraszam. Jest mądrość w tym kluczu. To podbudowa po was. Przepraszam. Może złego określenia użyłem. Poza tym jeszcze odniosę się do pytania radnego odnośnie autobusu. Zrobiliśmy pewne rozeznanie wśród firm, które ewentualnie mogłyby
wejść w czasie wakacji i przejąć, no, okazało się, że jest nawet propozycja, żeby utworzyć linię od Nowego Dworu do Legionowa, który będzie przyjeżdżał przez tamte okolice. No jednak właśnie potrzebne jest to dofinansowanie, które było do tej pory. I od tego trzeba nie zacząć. Czyli to było na przez wakacje około 3 tysięcy. Więc myślę, że gdybyśmy na przykład, no nie wiem, ja widzę pewne, no powiedzmy teraz opłacamy 10 tysięcy do wywozu nieczystości z Grotu Nauczycielskiego w Starym Orzechowie. Gdybyśmy w pewnym momencie zbilansowali, czyli podwyższyli czynsz, to możemy te 3 tysiące wygospodarować, czyli możemy w obrębie mojego okręgu. Podobnie mam również pytanie, czy na odwodnienie drogi w Starym Orzechowie zostały wykorzystane te 27 tysięcy. Być może z tego, czy coś z tej prac pozostało. Więc... Zadając zapytania pana radnego, oczywiście na te wnioski jak najbardziej odpowiemy. Jeżeli chodzi o profilowanie, bo myślę, że to jest bardzo ważny wniosek. Zamysł jest następujący, jeżeli chodzi o profilowanie, to pierwsza zakres, który będziemy wykonywać. Oczywiście da się w jednym momencie zrobić w całej gminie tego profilowania, i skąd trzeba zacząć i gdzie trzeba skończyć. Szacujemy około 2 tygodni profilowanie. Chcemy podzielić gminę na 3 części. Pierwsza część to będzie wzdłuż rzeki Skry, czyli Goławice, Kosewko, Szczepiorno, Błędówko, Błędowo, Błędówko, Fabolino i tak dalej. Czyli ta część to jeden teren, druga część to jest od Nowego Modlina do Wymysłów i trzecia od Czarnowa do strony Zapiecek. Wstęp harmonogram obejmowałby, że zaczniemy od tej części na Skrą, ale są takie miejsca jak na przykład droga w Błędówku, gdzie idzie autokar szkolny. Te prace trzeba wykonać jak najszybciej, bo kierowca wielokrotnie zwraca uwagę, żeby tą drogę naprawić. I takie miejsce, jak na przykład Sołtysem Nowego Orzechowa rozmawialiśmy, gdzie praktycznie jest droga nieprzejezdna już od dłuższego czasu, no też ona będzie wymagała szybkiego działania, więc tego dnia, gdy będziemy w Orzechowie, zrobimy tak, żeby te prace na cały dzień zaplanować, a wstępnie wedle tego harmonogramu, który określimy. Jeżeli chodzi o Tłuczeń, to dzisiaj po sesji po przeznaczeniu środków przez Radę podpisana zostanie umowa. Pierwszy etap będzie włożenie tego Tłucznia z Nowego Dworu po wydaniu od kolei, a następnie będziemy się zastanawiać nad jego zagospodarowaniem. Czy będzie to w ogóle już konkretny pod konkretne drogi, czy będziemy dalej kontynuować proces utwardzania Tłucznie dróg gruntowych, to myślę, że przy tym analizie się zastanowimy i wspólnie podejmiemy decyzję. Dziękuję. Na resztę odpowiem sobie. Pozwolę, że Nie masz czego. 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 N
okazji przejścia czy przełożenia możliwości opłaty za abonament z telefonu stacjonarnego na telefon komórkowy. Też jest istotne. Kwoty są dość dużo, nie wiem, czy to jest dodatkowe obciążenie i wysłanie dla gminy, więc jest to sprawa za akcyjną. To są te sprawy dotyczące sądów. Ja myślę taką małą refleksję, że państwo podzielę się w tym momencie. Odnośnie sprawowania funkcji sołtysa, tylko miesięczne moje doświadczenie. Mówię o pewnych takich ciekawych sprawach, co do mnie samej relacji między mieszkańcem danej wsi, konkretnie mojej wsi, a urzędem, a ja jestem zamówieniem spraw, które poruszają mieszkańców. Poruszają to na zadania miejskie, w obecności przedstawicieli urzędu, radnych, itd. itd. Otóż tu chodzi o to, że to się powinien pomyśleć, skąd jest pewien taki apel do państwa wszystkich, bo naszych gminy, z prośbą o pewną konsekwencję działania. No i tutaj muszę dwa słowa, które jeszcze nie uważamy w pierwszej gremie, czyli tak w środowiskach, miejscach, ale to w szczególny sposób poszczególnych polskich osób. Bardzo to mówię. Przepraszam, jeżeli wiążę, że do decydentów i do gremów, to jeżeli mam taką decydentę, to nie warto, żebyśmy te zgłoszeni. Ale nie ma, ale to nie ma. I tak jest, jeśli już my też kieruje, żebyśmy pierwszy złożyli maksimum wysiłku w to, żeby zrobić jak najwięcej dla tej gminy, dla jednocześnie dla siebie, właśnie dla przyjaciół, dla całej rodziny, dla wszystkich potrzebów. Bo to wszystko jest gmina Bobikowa. A gmina Bobikowa, o której wcześniej powiedziałem, jest to powtórzę w tej chwili, że istnieje coś takiego, moje oczywiście, jeśli jestem w błędzie, proszę mi poprawić, ale tak jak widzę, jakiejś kontynuacji czy też sprawy nie są do końca załatwiane. Padają terminy, które są wyrealizowane. Zaczynania mają mieszkańcy. Pytam się, co pisze, ale przecież tam wypisano to albo tamto. Żeby to nic zrealizować. Ja jestem po takiej bardzo lubiącej rozmowie, że jest to z panem wiceministrem. Jestem tutaj poregulowany. Ale to się mówię, czy to, o czym mówiliśmy, sprawy, które właściwie tak już nie kosztują, które te realia, praktycznie ten budżet gminy może jak gdyby tak prosto przepchnąć. To nie są duże kwoty. I te sprawy mogłyby w jakimś stopniu, właśnie w znakomitym stopniu, usprawnić życie poszczególnego mieszkańca na danej wsi. I tutaj jeszcze raz powtarzam, apeluję do wszystkich osób, które decydują, które dają jakieś nawet pisma piszą do szczególnych do mieszkańców naszej wsi, żeby pierwsze były zachowane terminy, a głównie jeśli chodzi o kolejne postępowania administracyjnego, gdzie są zastrzeżenia, że pisma są tak na odpowiedź mieszkańców czeka tak długo, że za głowę trzymali, albo wręcz tam to miał uzyskał tą odpowiedź. I parę takich innych. Już nie będę mówił o merytoryce sami kwestii, które rozstrzygają niektórzy urzędnicy, którzy mogą mieć zastrzeżenia, którzy otrzymują do pisma, bo